Po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Brukseli, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaczął się e, miło uśmiechać i mówić, że e, rating Standard Poor's jest niesprawiedliwy dla Polski, bo przecież nic takiego się nie dzieje. I generalnie zaczął się podlizywać polskiej publiczności, bo konferencja prasowa była głównie dla polskich mediów. Ale nie dajmy się zwieść, bo. Ten sam Donald Tusk kilka dni temu spotkał się z Klubem Zielonych w Parlamencie Europejskim i jak opisał to spotkanie niemiecki tygodnik Der Spiegel, Tusk mówił tam rzeczy zupełnie inne. Otóż mówił tak, że przede wszystkim jest wrogiem numer jeden w Polsce, a jest nim dlatego, że jest przewodniczącym Rady Europejskiej, że to co się dzieje w Polsce wymaga zainteresowania... Yy, struktur europejskich, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i że coś takiego się dzieje w Polsce, co także jemu się nie podoba. W tym samym czasie Grzegorz Schetyna, który został koordynatorem Platformy Obywatelskiej do spraw debaty o Polsce w Parlamencie Europejskim, obok Sławomira Neumana notabene, zamieścił na portalu społecznościowym taki oto wpis, że Polska przeszła w dwa miesiące rządów PiS od zielonej wyspy do spalonej ziemi i zilustrował tą mapą, gdzie jest rating Standard Poor's, który pokazuje Polskę wysoko notowaną w lepszej kategorii i Polskę po obniżeniu tej strategii. Notabene tego obniżenia dokonał niemiecki analityk, 30-latek Felix Winnekens, który mimo tego, co opowiada, Prawie jednoosobowo zdecydował o tym, że wielki kraj został pozbawiony y, dobrego ratingu i przez to waluty zaczęły szaleć. Jest jeszcze trzeci element w tym wszystkim nazywa się Ryszard Petru, który napisał zupełnie kuriozalny list do pani premier Beaty Szydło, że oto wybiera się do Hagi na spotkania z różnymi oficjalami holenderskimi. I tam będzie pytany o tę dramatyczną sytuację w Polsce, więc życzę sobie, żeby pani premier udzieliła mu informacji, co on ma mówić, opowiadając tam o sytuacji w Polsce. Dlaczego mówię o tych wszystkich sprawach, czyli o panach Tusku, Schetynie i Petru? Otóż mówię dlatego, że oni, bardzo ważne postacie dla polskiej polityki i nie tylko polskiej, ale także zachodnie media i różni politycy europejscy, za punkt honoru obrali sobie walkę z Polską, dokopanie Polski, czy takie upokorzenie naszego kraju, żeby ukarać w jakiś sposób prawo i sprawiedliwość za to, że demokratycznie wygrało wybory, bo przecież nie może być tak, że wygrywa ktoś inny niż ci, którzy nam się podobają, nam w sensie tym, którzy zawsze myślą yy, tak, jak się powinno myśleć. Mam jak najgorsze skojarzenia z tą akcją, dlatego że zapowiedział ją Waldemar Kuczyński, minister y, do spraw przekształceń własnościowych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a potem doradca Jerzego Buzka, y, doradca ekonomiczny. I tenże Waldemar Kuczyński 14 lipca 2006 roku, kiedy Jarosław Kaczyński obejmował funkcję premiera, napisał, że życzy nowemu rządowi i nowemu premierowi porażek gospodarczych, mimo że one uderzają w ludzi, bo to nauczy rozumu te władze. Kuczyński powiedział więc coś, czego obecni politycy mówić nie chcą otwarcie, że trzeba Polsce zaszkodzić, żeby poprzednia władza wróciła. Nie ma w tym niestety nic optymistycznego, bo przypomina mi to wyłącznie zachowania tych, którzy doprowadzili do Targowicy w I Rzeczpospolitej. Przypomina mi to yy, yy, Polską Socjalistyczną Republikę Rad. Która podczas nawały bolszewickiej była montowana przez takich ludzi jak Felix Dzierżyński i Julian Marchlewski. I przypomina mi to tych twardogłowych w PZPR, którzy w momencie przesilenia w Polsce odwoływali się do bratniej pomocy Związku Sowieckiego, żeby jakiekolwiek dążenia e, e, samodzielne Polski zdławić w zarodku. Nie są to chwalebne przykłady odwoływania się do zagranicy. I przywołuje dlatego te trzy głosy i różne opinie europejskie, żeby pokazać, że po raz pierwszy od 1989 roku zdarzyło się coś takiego, jak odwoływanie się do jakiejś formy obcej interwencji w Polsce, żeby przywrócić demokratyczny porządek, mimo że demokracja w Polsce w żaden sposób zagrożona nie jest. Jeśli to się nie ociera o zdradę, to co się o nią ociera?